wszystkim, witajcie w drugiej części naszego podsumowania 2018 roku. Tym razem podsumujemy pielęgnację, czyli twarz, włosy, ciało, co się da. Zaczynamy. Zaczynamy od włosów i pierwszy kosmetyk, który u mnie bardzo dobrze się sprawdził w tym roku, jest no taką perełką, powiedziałabym, całego roku, czyli marka L'Oreal i produkt Smart Bond. Coś a la Olaplex, kosmetyk, który jest dość trudno dostępny internetowo, ale jak się chce, to się znajdzie. A jeżeli ciężko Wam znaleźć, to spytajcie swoich fryzjerów, którzy pracują albo na marce L'Oreal, nawet nie, bo może będą mieli po prostu jakieś wtyki, żeby łatwiej Wam to sprowadzić. Kosmetyk, który jest bardzo wydajny, który działa cuda, który powoduje, że moje włosy mniej się wykruszają, mniej nawet wypadają, mam wrażenie, takie są zdrowsze. Oczywiście to nie jest tak, że on odbuduje już zepsute, popsute, rozdwojone, bo w to nie wierzę i żaden kosmetyk u mnie tego nie robił. Nie wiem, co bym musiała na super glue chyba je sklejać. Ale tak naprawdę ten kosmetyk powoduje, że one się mniej rozdwajają, mniej się puszą, są bardziej podatne na stylizację, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, czyli się lepiej kręcą, albo kiedy je wyprostuję, to one są dłużej, gładsze, nie wywijają się, bo on trzyma wszystko w ryzach. Jakoś tak mam wrażenie, że to jest takie zdyscyplinowanie włosów. O, o to słowo mi chodziło. Genialny, też ładnie pachnie, jak mówiłam, jest bardzo wydajny, bo w porównaniu do Olaplexu, kiedy ja na moje długie włosy nakładałam ten trzeci krok bodajże, to ja już po, wiecie, tam miesiącu tego nie miałam, a to na 3 miesiące mi starcza, bo to używamy raz w tygodniu, nie częściej. Sprawdźcie koniecznie, bo to naprawdę jest perełka perełek. U mnie, jeżeli chodzi o temat włosowy, będzie tylko jeden kosmetyk, ale tak, taki, który jest naprawdę wyjątkowy, który jest rewolucją, jeżeli chodzi o pielęgnację moich włosów. Mówiłam o nim na kanale wiele razy, więc to będzie bardzo spójne, że pokażę Wam cement termiczny marki Kerastase. Czyli kosmetyk, którego działanie ja zobaczyłam już po pierwszym użyciu i miałam no takie wow, bo nigdy nie miałam żadnym kosmetykiem. Takie jeżeli wow. Oglądałyście nas w 2018, to już znacie moją opinię i recenzję, ale tutaj tylko przypomnę, że to jest kosmetyk, który nakładamy jako odżywkę bez spłukiwania, najlepiej przed suszeniem albo przed prostowaniem, ponieważ on właśnie, jak nazwa sugeruje, razem z temperaturą działa lepiej. I on działa rewelacyjnie, bo włosy po nim nie dość, że piękniej błyszczą. I ja za każdym razem to widziałam, kiedy go nie użyłam. Wiecie, to była ta różnica, że nie użyłam Kerastase, mówię, jakieś te włosy są takie... Takie nie moje. Takie nie moje. A z tym są absolutnie nawet właśnie też nie moje, bo aż tak dobrze wyglądają, jak wyglądają zawsze po nim, jak nigdy nie wyglądały. Więc na pewno dodaje dużo blasku, ale przy tym mam wrażenie, że on tworzy z włosów taką taflę, przez co moje włosy cienkie wydają się gęstsze. Ta fryzura robi się taka pełniejsza, kiedy zarówno mam włosy proste i kręcone, to i do tych, i do tych sprawdza się rewelacyjnie. Mam, to już jest drugie opakowanie, uprzedzam, bo drugie rozwalone, za każdym razem ta nakrętka mnie po prostu przerasta, więc na to uważajcie. Jest to kosmetyk drogi, ale warty swojej ceny i tak czy siak. No właśnie to jest drugie opakowanie, a myślę, że to jedno starczyło mi na naprawdę dobrych kilka miesięcy, więc warto zainwestować. Nie, ja myślę, że ja tylko się podszczepię, że tak powiem, pod twoją recenzję, że marka Kerastase, bo ja tak myślałam, że pokażę Wam jeden kosmetyk, który będzie reprezentantem całej firmy, dlatego że ta marka w tym roku najmocniej nas zachwyciła, jeżeli chodzi o włosy, jeżeli chodzi o po prostu wszystkie kosmetyki holistycznie biorąc pod uwagę, więc pokazuję Wam tę maskę, która była ostatnio w ulubieńcach listopada i tylko dlatego, że nadal jej używam, nadal ją kocham i uważam, że jest genialna, ale wszystkie inne kosmetyki, które do tej pory używałam i Karla również, możemy podpisać się pod tym, że to jest inwestycja w coś fajnego. To nie są wydawane pieniądze w błoto, to nie jest tylko kwestia zachcianki i luksusu na włosach, tylko to jest naprawdę różnica w porównaniu do innych tańszych kosmetyków. Pielęgnacja ciała to kolejna kategoria, z którą się dzisiaj zmierzymy i u mnie tutaj będzie trochę więcej kosmetyków. Takich słów używam, że to mnie bawią, nie wiem, co się dzieje. Taka zabawna, słuchajcie. Ale chodzi o peeling do ciała i no faktycznie w tym roku przewinęło się ich sporo, ale właśnie tak sobie podsumowując w głowie, do którego wracałam najczęściej i najchętniej, to był wianek. Naprawdę, to był wianek. I miałam już tą wersję chyba morelową. Tak. Jeszcze jakąś tam po drodze, bo wiem, że to jest moje trzecie opakowanie i naprawdę lubię ten peeling za to, że dobrze ściera. Tak czuć to ścieranie, co ja lubię, szczególnie właśnie na ciele. Ale znowu ta warstwa
olejkowa jest na tyle jakby idealnie wypośrodkowana, że pozostawia ciało nawilżone, ale nie jest bardzo tłuste. Więc dzięki temu to jest peeling zarówno na te chłodniejsze miesiące, jak i na te cieplejsze, bo czasem ta warstwa zbyt tłusta w lato po prostu mi przeszkadzała, bo czułam się obklejona tym produktem. Dokładnie. A ten wtedy też się sprawdził, więc no właśnie do niego wróciłam. Polska marka, dobry skład, bardzo wydajny, bo tak naprawdę niewiele go trzeba, żeby na przykład rozprowadzić na jakąś tam większą partię ciała, a żeby czuć, że właśnie zdarliśmy ten martwy naskórek i właśnie ciało wygląda po nim dużo lepiej, jest też takie właśnie lekko rozświetlone, wyrównany koloryt, wszystko się tutaj zgadza i myślę, że ogólnie o Wianku dzisiaj też jeszcze to nie ostatnie słowo, jeżeli chodzi o tę markę. Kolejny dział, balsamy, i trochę się niezręcznie czuję, że ja zaczynam ten dział. Ale ja go, wiesz... A tego godnie dokończę. Przytupem dokończysz. Słuchajcie, w kwestii balsamów, jeżeli ja pokażę balsam, to znaczy, że to coś znaczy, gdyż ja balsamów nie lubię używać, podkreślam to. I mimo, że w tym roku przewinęło się kilka takich, które pretendowały do bycia perełką, ale mimo wszystko jeden się wyróżnił na tyle, że z Karolinką nie miałyśmy wątpliwości w sumie. I Karolinko razem. 3-4. The Alchemy. I to jest marka, która nas bardzo mocno zaskoczyła i pierwszy raz się zdarza, że marka, która jest tak droga, tak luksusowa, w swoim asortymencie najbardziej zachwyciła nas balsamem. Coś, co wydawało mi się, że zawsze jest czymś takim na doczepkę. Że każda marka stworzy ten balsam byle czego po to, żeby tylko był w tym sklepie, a tam ważniejsze są kremiki, jakieś takie różne bajery, które się dłużej tworzy, że jakieś takie formuły i tak dalej. Żeby o twarz głównie ludzie dbają. A balsam myślę, że więcej ludzi jest właśnie z tej twojej kategorii balsam niż balsam. Myślisz? A ja mi się wydaje, że jak patrzę w komentarzach, to jestem weirdo. Ale jeżeli chodzi faktycznie o ten produkt, to jest balsam, który Essential Body Balm, który robi taką robotę, dziewczyny, że jeżeli czasami was odstraszają tego typu kosmetyki cenowo, bo on jest drogi i my mamy tego świadomość, ale skoro pojawia się w tym zestawieniu, nie, nigdy na to nie płaci, my nie polecamy wam go dlatego, że mamy z tego jakiś, nie wiem, zysk, absolutnie. On po prostu jest świetny. To jest kosmetyk, który nawilża, wygładza, zmienia koloryt skóry na lepszy, nie, że nagle was brązowi, tylko on wyrównuje koloryt skóry. Coś, o czym się by nie pomyślało normalnie, ale kiedy się go nakłada na przykład na nogi latem przede wszystkim, to one tak ładnie wyglądają, po goleniu łagodzi wszelkie podrażnienia. Nie wiem, co jest w tym produkcie takiego niesamowitego, że ten skład tak pięknie koresponduje ze skórą, która jest wrażliwa. Mhm. Że tutaj naprawdę widzę, że jest różnica między balsamem a balsamem. Karolinko, dodaj jeszcze, bo wiem, że ja coś tam masz. Oczywiście podpisuję pod tym. Oczywiście muszę też wspomnieć o tym, że opakowanie jest przepiękne i to też jest coś, za co płacimy i co jest bardzo dużym dodatkiem, ale faktycznie to jest balsam. No bo, dobra, pokażę wam też oczywiście recibo, no bo to jest balsam mojego życia i był w poprzednim podsumowaniu, ale w tym też musiał się znaleźć, bo ja wszystkie swoje balsamy porównuję właśnie do recibo. I to oczywiście była moja pierwsza myśl, że o recibo muszę wspomnieć po raz kolejny, mimo że was już przynudzam, ale to jest balsam rewelacyjny dla mnie, po prostu wszystko się tutaj zgadza od tego, jak działa przez zapach. Opakowanie, które mimo wszystko też lubię, chociaż nie jest to pomysł. Mnie zaraziłaś. Ciebie zaraziłam recibo, ale właśnie, miałam z tyłu głowy, że no dobra, ale jakieś tam balsamy jeszcze się przewinęły po drodze przez ten rok, które zapamiętałaś. No i zapamiętałam właśnie ten, jako to godne zastępstwo. I myślę, że no faktycznie nie pożałujecie, jeżeli spróbujecie czegoś droższego w tej kategorii, bo właśnie tak czasem te balsamy są traktowane po omacku, że wezmę pierwszy lepszy, żeby to ciało nawilżyć, a to nie tylko chodzi o nawilżenie, ale właśnie o to, żeby wasze ciało wyglądało lepiej. Tak samo jak dbamy o to, żeby wyrównywać koloryt naszej skóry na twarzy, tak samo powinno nas interesować to, co dzieje się na naszym ciele i te dwa kosmetyki są rewelacyjne. A ten jest trochę bardziej wyjątkowy, no bo faktycznie i cena, i to, że ta marka jest taka niszowa, można powiedzieć, bardziej luksusowa. Zobaczcie, to jest prezent w nowym roku. Mamy styczeń, zaszalejmy. Znaczy, tak mi się, znaczy wiecie, to jest takie namawianie. Jak nie macie ochoty, to tego oczywiście nie róbcie, bo jest również dobrym, genialnym produktem. Ale to, co właśnie Kala powiedziała, to też jest ważne, że chyba już ten wiek taki przychodzi, że już jest ta 30, no bo ten rok to już u mnie 30 będzie, że nie chcę skończyć jako kobieta, która będzie miała idealnie gładką skórę, a tutaj ta szyja i dekolt mam takie powodowane, że to zdradzi mój wiek. To jest najgorsze. Zauważcie, że niektóre celebrytki to robią, że tutaj poostrzykiwane albo ponakremowane i dbało, a tutaj nie. A to jest taki obszar, który ja bardzo często balsamuję. Jak już mam coś balsamować, no to nogi,
klata. Tak się uderzyłam mocno. I na koniec chcę jeszcze dodać jeden produkt do ciała, ale bardziej z racji tego, że sobie właśnie podsumowując kosmetyki, które będą kojarzyć mi się z 2018, wiem, że oliwka będzie czymś bardzo sentymentalnym, bo większą część roku 2018 musiałam wyjątkowo dbać o swój brzuch. I właśnie wracamy najchętniej do tej oliwki pielęgnacyjnej z Rossmana, która kosztuje naprawdę niewiele i to jest ta mama z Baby Dream, czyli coś, co sprawdziło się rewelacyjnie w okresie ciąży, przynajmniej u mnie. Ja wiem, że rozstępy i tego typu sprawy to jest bardziej dla mnie genetyka. Naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby aż tak móc totalnie, że ktoś ma niestety do tego tendencję, żeby mógł zrobić coś, co ewentualnie trochę zniweluje, ale na pewno nie powstrzyma całkowicie tego procesu. No ja mam to szczęście, że właśnie w genach udało mi się tych rozstępów przynajmniej teraz jeszcze cały czas ominąć i nie mam, ale wiem, że na pewno kondycja tego, że ta skóra wygląda dobrze i że jest wszystko w porządku, no to się przyczyniło, no i oczywiście właśnie, no te wszystkie kosmetyki, szczególnie pielęgnacyjne, dla mnie też będą kojarzyć się zapachowo, więc jeżeli, nie wiem, za 3 lata pomocha oliwkę Baby Dream, to przypomni mi się 2018, dlatego chciałam jeszcze mocniej wyróżnić ten kosmetyk w tym zestawie. Czas na produkty do pielęgnacji twarzy. U Ciebie również, prawda? Tak. I chciałam wyróżnić dwa produkty, które są taką bazą dla mnie pod pielęgnację, zarówno poranną, jak i wieczorną. Z wszystkich olejków do demakijażu zdecydowanie ten olejek marki Vianek, o którym karacie mi, że Vianek jeszcze dzisiaj powróci. Owszem, powróci i u mnie jest to właśnie w formie olejku do demakijażu. Jest to ta seria łagodząca z maceratem z rumianku. Najlepszy olejek, który nie tylko u mnie demakijażuje ładnie twarz, przygotowuje pod kolejne etapy pielęgnacji, ale również już na tym etapie nawilża. I to w taki nieinwazyjny sposób, że moja skóra, która jest tłusta w niektórych partiach, nie świeci się po prostu jak nie wiadomo co. Mam tutaj coś na myśli. Ja wiem, co miałaś. Lecimy od tego, tak. Myślę, że ludzie też się tu myśleli. Tak. To jest produkt, który nie dość, że ma dobry skład, jest niedrogi. To dodatkowo moim zdaniem jest całkiem wydajne. Ja mam ich już kilka, to jest kolejne opakowanie, które czeka, bo jeszcze mam jeden olejek Clairsa do zużycia, ale ten czeka, jak widzicie, muszę mieć go w takim, że tak powiem, zapasie bezpieczeństwa. Tak, że gdyby któreś mnie uczuliło, to szybciutko zmieniam, wracam, żeby reperować, co tam w testach mi nie pykło. Ale dodatkowo dla mnie takim fajnym partnerem jest tonik marki Clairs i to jest tonik, który w tym roku się bardzo wyróżnił, tak samo jak ten marki Yves Rocher z serii Hydra, którego na razie nie mam tutaj fizycznie, ale ten, skoro jest i teraz z nim obcuję najczęściej, to czuję, że on naprawdę robi robotę. To jest taka esencja, esencjotonik, rano i wieczorem. Wieczorem najczęściej przemywam płatkiem, a rano na dłonie i wklepuję. Wklepuję jak esencja, czasami jak balsam, kiedy nie noszę w ogóle makijażu w ciągu dnia, to ten produkt na mojej twarzy ląduje. Dwa genialne produkty, moim zdaniem dla każdego typu skóry. Zaryzykowałabym takim stwierdzeniem. Na co mi? Na co mi to? Na co mi to? Dobre. Ej, nigdy nie analizowałyśmy tej nazwy w ten sposób. Proszę bardzo. To już jest po prostu geneza. Dobrze. Ktoś mi dał, ale na co mi to? Potrzebne. Potrzebne mi to. Potrzebne mi to. U mnie, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, pierwszym kosmetykiem będzie peeling. I peeling, który się wyróżnił, którego opakowania też miałam chyba dwa albo nawet trzy. I teraz zmienił jakby swoją szatę graficzną, ale wciąż to jest to samo w środku, bo się sprawdza. Czyli na co mi to, jak to powiedziała Martynka. A no właśnie na to, że moja skóra za każdym razem, kiedy używam tego peelingu, faktycznie jest rozjaśniona, rozświetlona i idealnie przygotowana pod kolejne etapy i za każdym razem, kiedy mam problem z suchymi skórkami albo kiedy mam jeszcze właśnie jakieś tam popryszczowe, delikatne nierówności na twarzy. Wybrnęłaś! To zawsze ten peeling przychodził mi z pomocą i naprawdę lubię go najbardziej, bo jest raczej z tych bardziej wyczuwalnych. Nie ma takiej warstwy olejkowej, która by jakby ułatwiała jego rozprowadzanie, bo faktycznie czuć też pod palcami takie delikatne skrobanie po prostu. Skrobanie, tak. Że czujesz te drobiny. Tak, że to nie przesuwa się tak bardzo łatwo po naszej twarzy, bo ja często używam go najpierw właśnie na sucho i dopiero przy spłukiwaniu używam wody. Chcesz, jest taki bardzo gęsty. Jest gęsty, jest, dokładnie, on jest taką pastą. I ja mam konkretnie ten z wersją z
tutaj właśnie z borówkami i z olejkiem z róży, który właśnie mówiłam Wam, że miałam jeszcze w innym opakowaniu, teraz jest ten. No najlepszy. Faktycznie miałam kilka tych peelingów i ten z Recibo też był ok, ale najchętniej wracam do tego i właśnie tak jeszcze tak sobie myślę, że koktajl znakomy, który pojawił się w poprzednim podsumowaniu 2017, że coś tej marki też musiało pojawić się i w tym roku i szczególnie chciałam właśnie wyróżnić ten peeling. Kolejne etapy, czyli serum i krem. U mnie chyba, znaczy nie powinno do nikogo zdziwić, że pokażę te dwa produkty, czyli Bielenda Super Power Mezzo Serum, nazwa, która mnie zawsze będzie bawiła, bo jest tak po prostu skonstruowana prześmiesznie dla mnie. Wyznaczyło po prostu, nie wiem, Mezzo Serum, bo Super Power czy coś, ale dobra, niech będzie Super Power Mezzo, bo naprawdę jest Super Power. I Mezzo, i Serum, jest wszystko, w tym się zgadza. I to dzięki Wam odkryłam ten produkt z pamiętnego live'a, który trwał 4 godziny na Instagramie, gdzie tłumnie dawałyście znać, że tak, to jest to. To pierwszy raz taki bardzo zaskoczyłyśmy, że aż tyle z Was poleca coś, a ja wcześniej nie wiedziałam. Już Wam wybaczyłam, że wcześniej nie wiedziałam, dlatego, że to jest moje, już nie wiem, czwarte opakowanie i używam tego zawsze. Kiedy tego nie mam, to czuję już różnicę. Nie wiem, czy to dobrze, bo moja skóra już tak się przyzwyczaiła do tego, że tak kocha i lubi i o wiele szybciej znikają niedoskonałości, rzadziej się pojawiają i właśnie te nierówności na skórze są o wiele mniejsze, plus moim zdaniem niweluje przebarwienia. Nie w taki sposób, że znikają całkowicie, bo jeszcze czegoś takiego nie znalazłam, to musiałabym chodzić do kosmetyczki na jakiś taki hardcore, ale są bledsze. I to już mi wystarczy. Ja już o tyle jestem szczęśliwsza, że w ogóle cokolwiek działa, co nie jest drogie. Całkiem spoko też aplikacja, bo ta pipeta już tutaj mi działa, bo w tym pierwszym mi nie działało, tu nie działa, więc to był po prostu wtedy felerny produkt. Ale drugi kosmetyk marka Recibo, krem odżywczy, czyli mój mikrofon. Kocham, 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 kocham. Uwielbiam ten kosmetyk. To jest w ogóle jakiś sztos nad sztosami. Ale potem przypomina się właśnie, ja też w tym ogólnie podsumowaniu szukałam sobie kosmetyków, do których najchętniej wracałam. Tak. Że poczułam różnicę, kiedy go nie używałam i tutaj powtarzałam się z tym. I właśnie nie sądziłam, że coś innego może pojawić się po twojej. No jak w tamtym roku był Babo i wciąż go polecam, tak teraz jakoś tak zafiksowałam się na ten. Widzę w nim bardzo dużo wspólnych cech z Babo, czyli ta konsystencja, też to nawilżenie, które nie jest takie bardzo tłuste. Ale tutaj mam wrażenie, że coś w tych składnikach jest takiego, że te niedoskonałości, o których tak często mówię, że one są załagodzone. I to się bardzo rzadko zdarza w kremach dziewczyn z trądzikiem, czy ze skórą po prostu wrażliwą. Nie, no rewelacja. Jak pytacie, czy warto, to warto. No naprawdę warto, ja będę do niego wracała, mimo że nie jest najtańszy, ale widzę różnicę, wolę wydać więcej, mieć pewność, że działa, niż mniej i nie być do końca zadowoloną. Jeżeli chodzi o kremy u mnie, to chciałam wyróżnić dwa. Jeden, którego niestety aktualnie fizycznie nie posiadam, ale jest to Hagi. Zużyłam w ciągu roku dwa opakowania tego kremu. Postaram się tutaj gdzieś wrzucić jego zdjęcie. On był z takim truskawkami. Tak, białe truskawki. Białe z truskawkami. I to jest krem, do którego ja właśnie chętnie wracałam, który bardzo lubiłam i który bardzo przypomina mi ten, który teraz fizycznie jeszcze mam i wciąż używam i stwierdzam, że jest bardzo wydajny, czyli Pat and Wrap by Kinga Rusin. I to jest krem do twarzy na dzień. Oba są bardzo do siebie podobne, ponieważ mają też zbliżoną, oprócz tego, że opakowanie, które jest właśnie pompeczką, w takim, w takiej buteleczce, naprawdę są, wydaje mi się, identyczne, tak, tylko po prostu szata graficzna się różni. Tak sama konsystencja, która jest właśnie taka bardziej delikatna, która nie jest tak mocno tłusta. Dla mnie to był krem idealny, czy są to kremy idealne, które przede wszystkim są faktycznie na dzień, bo są rewelacyjną bazą pod makijaż, ponieważ dość szybko się wchłaniają, ale tak samo dla mnie oba były właśnie taką rewolucją, że niekoniecznie muszę mieć zawsze coś bardzo tłustego na tą swoją skórę, żeby poczuć efekt nawilżenia, nawet właśnie po całej nocy. Po prostu troszeczkę grubsza warstwa niż rano, a i tak działały rewelacyjnie. No i właśnie to, że wyparły jakieś takie masełka, chociaż te też stosowałam, ale rzadziej. Raczej jako taki bardziej ratunek raz na jakiś czas, raz na tydzień. A to były kremy, które stosowałam po prostu codziennie, więc oba są naprawdę tak samo dobre. Nie wiem, na który bym się zdecydowała teraz bardziej. Oczywiście pewnie chętniej teraz wrócę do Hagi, żeby zrobić jakąś odmianę, ale jestem pewna, że kiedyś wrócę też do tego, więc no u mnie taka mała rewolucja, że tych kremów też oczywiście przewinęło się tyle, co balsamów, ale te dwa zapamiętałam najmocniej. Ostatni kosmetyk, który ciężko było mi zakwalifikować do pielęgnacji, bo on nie pielęgnuje skóry, ale gdzie indziej go wcisnąć? Gdzie?
Powinna zostać twarzą też tego kosmetyku. Tak, Saint-Tropez. Apeluję. Saint-Tropez. Znaczy twarzą, może ręką opaloną albo nogą opaloną. Może tak być. Ale to jest sam opalacz, których opakowań zużyłam już tak dużo, że już przestałam liczyć tak naprawdę. Od 2 lat to jest mój ulubiony samoopalacz, który robi robotę, długo się utrzymuje. Opalenizna jest przepiękna. Wiadomo, teraz kiedy mamy zimę, ciężko mi to polecać, no bo nie wiadomo, czy w ogóle komuś teraz to się przyda, ale zapamiętajcie, na wiosnę i lato. Jeżeli macie tak jak ja, że się nie opalacie, wasza skóra nie lubi się ze słońcem, bo ja nawet jak się opalę, to ta skóra zejdzie, jest czerwona i tyle. I raczej nie uświadczam takiego czegoś jak, nie wiem, tam muśnięta słońcem, no nie ma takiej opcji. Tak jak Hean w tamtym zestawieniu kolorówkowym był dla mnie przyciemniaczem do podkładów i czymś, co się właśnie pomaga mi opalić na buzi, tak to jest dla mojego ciała. Ja zawsze kupuję w Ezebrze, wysyłałam wam na Insta Stories często informacje na ten temat, kupowałyście i dawałyście znać, że też się u was sprawdził, cieszę się bardzo, bo ja czekam zawsze na promocję, kiedy ten produkt kosztuje 14,90. Hello, on normalnie kosztuje jakieś 60 zł, czy jakoś tak. Są też większe opakowania, ale u mnie bardziej się opłacało kupić parę tych małych, bo one były na promocji. I też miałam takie poczucie, że tak na 3 razy, czyli na 3 całe wysmarowania mojego ciała wystarczyło. To jest forma pianki, lekko oliwkowej, z takim właśnie zielonym zabarwieniem, takim kaki, o tak bym to nazwała. Nie bójcie się, to nie jest tak, że jest zepsuty, czy że będziecie zielone jak Shrek. Nie. Wybaczam nadzieję, że i tak nie myślę. Ale można się wystraszyć koloru, bo życie bardzo... Aż aparat przestał nagrywać, słuchajcie, ale tak. To jest kosmetyk, który chciałam po prostu wyróżnić i wiem, że ułatwił mi bardzo życie takie typowo, jakby to nazwać, wizerunkowe. No właśnie pielęgnacyjne, że w sensie takim, że czułaś się jeszcze bardziej wypielęgnowana. Nieważne. Kończę, bo faktycznie robi się chaotycznie. Więc to jest kolejna część. Nie wiemy, jak to wszystko poukładamy właśnie, jeżeli chodzi o ich kolejność, ale no jak widzicie, 2018 również obfitował po prostu pielęgnacyjne perełki. Czekamy na wasze typy, jeżeli chodzi o ulubione kosmetyki tamtego roku i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa, pa.